A przed nami zadanie z naszego portalu. Ja je sobie skopiowałem tutaj do notatnika. Rozwiążemy je i potem sprawdzimy odpowiedź. Nick i Alisa ścigają się na ściance wspinaczkowej. Wysokość Alisy na ściance jest dana równaniem a równa się 1 trzecia t plus 5, gdzie a jest wysokością Alisy w stopach, a t czasem wspinaczki. Nick wystartował w tym samym czasie co Alisa i wspina się ze stałą prędkością. Jego wysokość jest podana w tabeli tutaj. No i mamy odpowiedzieć na pytanie, czyja wysokość początkowa była większa. Czyli innymi słowy mamy tutaj trzy możliwości. Nick zaczął się ścigać z większej wysokości niż Alisa. Alisa zaczęła się ścigać z większej wysokości niż Nick i wystartowali z tej samej wysokości. No więc jaka jest początkowa wysokość Alisy? No to chyba jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie na podstawie tego równania. Mianowicie początkowa wysokość to jest a od t równego 0. Czyli początkowa wysokość to jest 5, prawda? Tutaj w tym równaniu kładziemy t równe 0 i otrzymujemy a równe 5. Czyli początkowa wysokość Alisy to jest 5 stóp. No a teraz popatrzmy na tabelkę Nicka. Wiemy, że Nick również wspina się ze stałą prędkością. Czyli innymi słowy, równanie na jego wysokość jest podobnej postaci co to równanie. No i my możemy początkową wysokość Nicka właściwie na dwa sposoby tutaj znaleźć. Jeden pierwszy sposób, taki bardzo wprost, to jest przedłużenie tej tabelki jakby dla mniejszych czasów, więc może przerysujmy sobie tę tabelkę tutaj jeszcze raz, czyli t to jest czas, a n to niech będzie wysokość Nicka po czasie t. No i tak, i mamy tutaj 6, wysokość jest 6, potem czas jest 8, wysokość jest 7 tutaj. Czas jest 8, wysokość 7, potem czas jest 10 sekund, wysokość 8. Czyli co? Czyli widzimy, że tak, że na każde 2 sekundy czasu, między 6 a 8 to jest 2 sekundy, wysokość Nicka wzrosła o 1 stopę, prawda? Czyli tu jest 2, 1. No i sprawdźmy, czy rzeczywiście jego prędkość jest stała, czyli tutaj znowuż 2 sekundy minęły, a jego wysokość się zwiększyła o 1. No i teraz co? Teraz wobec tego, kontynuując tę tabelkę w lewo, dojdziemy do czasu 0 i zobaczymy, jaka była wysokość początkowa. Czyli skoro w 6 sekundzie miał wysokość 6 stóp i na każde 2 sekundy jego wspina się jedną stopę do góry, to znaczy, że 2 sekundy wcześniej miał wysokość 5 stóp. I znowuż 2 sekundy wcześniej, czyli w drugiej sekundzie miał wysokość znowuż 4 stopy. No i wreszcie w czasie 0, czyli jeszcze 2 sekundy wcześniej, miał wysokość 3 stopy. Zatem wysokość początkowa Nicka była 3 stopy, a wysokość początkowa Alisy była 5. Wobec tego Alisa zaczęła ścigać się z wyższej wysokości. Czyli ta odpowiedź jest poprawna. Jeszcze drugi sposób zrobienia tego zadania to jest znalezienie podobnego równania dla wysokości Nicka, jak mamy dla wysokości Alisy. Więc może to zróbmy teraz. Czyli napiszmy tak, wysokość Nicka n to będzie, prawda, ponieważ wiemy, że on wspina się ze stałą prędkością, to n to jest wysokość początkowa, którą może oznaczmy b, plus prędkość wspinania razy czas. Prawda, tego samego rodzaju równanie co tutaj, czyli innymi słowy ta wysokość Nicka jest funkcją liniową czasu. No i teraz chcemy znaleźć współczynnik kierunkowy, no więc przypominam, że współczynnik kierunkowy to jest właśnie ta prędkość, czyli to jest delta n przez delta t, czyli zmiana wysokości Nicka dzielona na jednostkę czasu. Czyli my wiemy tutaj, że prawda, na każde 2 sekundy jego wysokość zmienia się o 1. Czyli ten współczynnik kierunkowy jest 1/2. Czyli n to jest b plus 1/2 t. No i teraz, żeby znaleźć b, no to musimy użyć tutaj jednego z tych punktów. Na przykład dla t równego 6 wiemy, że
n było 6, czyli 6 równa się b plus 1 druga razy 6, prawda? Każdy z tych punktów spełnia to równanie. No to co? Czyli 6 to jest b plus 3, wobec tego odejmując 3 od obu stron, prawda, otrzymujemy, że b jest równe 3. 3 jest równe b. Wobec tego wysokość nika jest dana równaniem 1 druga t plus 3. No i znowuż dla t równego 0, czyli w momencie, w którym zaczął się wspinać, był na wysokości 3 stopy. No dobrze, teraz sprawdźmy naszą odpowiedź. Tutaj mamy to zadanie, więc Alicja, to wybraliśmy i sprawdzamy doskonale. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.